Pierwsze moje podróże do wymarzonej Italii miały miejsce w latach 1963 i 66. W pierwszym przypadku była to podróż, którą odbyłem razem z moim przyjacielem Michałem Glowińskim. Zwiedziliśmy wtedy Włochy, zaczynając od Turynu, Mediolanu, Wenecji, a kończąc na Neapolu i Pompejach. Byłem pełen zachwytu dla tej krainy dla jej cudownych zabytków, wspaniałych pejzaży i przewilnych ludzi. Druga podróż przebiegła w odwrotnym kierunku. Z południa na północ, wracając z Egiptu, wylądowałem na Sycylii, w słynnych Syrakuzach, mieście Archimedesa, stolicy dzisiejszej Wielkiej Grecji. Natychmiast udałem się do poszukiwania źródła Arytudzdy które kiedyś natchnęło Szymanowskiego do skomponowania jego utworu na skrzypce i fortepian. Okazało się na miejscu, że owe źródło to duża, oczembrowana studnia, w dodatku otoczona miejską zabudową. Niejak to się miało do moich wyobrażeń o tym antycznym miejscu, natomiast Nieklamany mój zachwyt wzbudziło Monreale, miejscowość niewielka położona na wzgórzach w okolicach Palermo. Jest tam cudowna katedra i prześliczny klasztor perli bizantyjskiej architektury. W apsidzie ołtarza widnieje wspaniała mozaika Chrystusa Pantokratora. Jego władcze spojrzenie i majestat dosłownie powalają. Z prawej strony ołtarza, na posadzce, widnieją dwie płyty nagrobne królów sycylijskich, Normandów, Rogera I i Rogera II. To tu zapewne Szymanowski omyślał z szczegóły swojej opery, król Roger. Wędrując dalej na północ, zatrzymując się w Sorrento, Salerno, Rzymie, Florencji, Sienie. Zatrzymałem się kiedyś w Pizie, słynnej ze swojej krzywej wieży. Opodal znajduje się tam średniowieczny cmentarz otoczony wysokim murem. Wędrując cmentarną alejką, w pewnym momencie dostrzegłem po pierwsze Franciszka Lista. Co on tu robi? – pomyślałem. Otóż na ścianie, przy której stało owe po pierwsze widniał wielki, mocno już podnieszczony średniowieczny fresk przedstawiający scenę Sądu Ostatecznego. Napis na cokole w języku włoskim głosił, że Franciszek List, będąc tu w roku takim a takim, zachwycił się tym malowidłem i ono zainspirowało go do skomponowania słynnego Totentancu, czyli tańca śmierci na fortepian i orkiestry. Przekonałem się raz jeszcze, że sztuka jakże często funkcjonuje na zasadzie naczyń połączonych, kiedy to literatura i malarstwo inspirują kompozytora, a kompozytor obdarza natchnieniem poety czy pisarza. Po południe fauna Debussy'ego czy sonata krócero z Kalwatolstoja, są tego pięknym przykładem. <try>